Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Deus Exa Rozłam Ludzkości. Jesteśmy tam, gdzie ostatnio wylądowaliśmy, czyli tutaj w okolicach tego pokoiku, z którego zastanawiam się, jak dobrze się wymanewrować, szczerze mówiąc, i mam wrażenie, że odpowiedź nie będzie taka prosta, jak nam się wydaje. Mamy przejść gdzieś tam, do jednego z tych dalszych pokojów, tylko czy to będzie takie proste, jakby się mogło wydawać? Wydaje mi się, że nie. No ale i tak nie poddam się i próbować będę. Jakby się tutaj przemanewrować? Spróbujmy przejść do tego pokoju na dobry początek. Nikt mnie chyba... O kurwa mać. Nikt mnie tutaj chyba nie widzi i mamy tutaj też martwych żołnierzy Ark. To nigdy nie oznacza niczego dobrego. Ja sobie to przekliknę, żeby mieć tutaj umiarkowany spokój. Żołnierze Ark, co? To zdecydowanie tutaj oznacza, że kroi się coś nieprzyjemnego już niedługo w grze. Jakieś mocne napierdelanki, ale tutaj fajne gadżety w tych futerałach, neuropozyna się przyda. Muszę zacząć trochę jakby bardziej szczodrze ją rozdawać, mam wrażenie, bo często nie chcę jej komuś dawać, sprawdzam czy warto, a mam tej neuropozyny naprawdę sporo. Na tyle sporo, że nie powinienem jej aż tak bardzo żulić, tak mi się wydaje. No ale dobra, czy mamy tutaj cokolwiek interesującego oprócz tych... Palmtop, oprócz tych wszystkich martwych ludzi. Palmtopa chętnie sobie obejrzę. Myślałem, że rozumiem, o co chodzi Ark, czym się zajmujemy, ale sam już nie wiem, po zamordowaniu Talosa i przejęciu władzy przez Wiktora coś mi nie pasuje, mam złe przeczucia. Wiem, że prosił cię o udział w czymś, w jakimś tsunami. Ha, okej. Okay. Tak czy siak, jak wiadomo lub nie... mamy ten cały motyw tych bomb, które skonstruowała ta cała przywódczyni kultu. I ktoś z was zasugerował, że troszeczkę zjebałem sobie grę, ponieważ nie wziąłem jakiegoś wyłącznika od niej, bo miałem pełny ekwipunek czy coś w tym rodzaju. Jak bardzo bliskie to jest prawdy, nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze dane nam będzie pewnie zobaczyć, ale mam wrażenie, że tak ważnej rzeczy fabularnie nie dałoby się zjebać w tak prosty sposób, po prostu nie mając miejsca w ekwipunku. Tak więc ja trochę się skłaniam ku temu, że to raczej nie jest kwestia tego. Co ja tutaj odjebałem? O, fuck. Trochę za wysoko skaczę. Za wysoko, kurwa, skaczę! Ja chcę na razie otworzyć to. Czy dam radę stąd? O, fuck. A dobra, oni mnie tu w ogóle nie widzą. O Boże, nie chcę tego! Chcę to otworzyć. Chcę to, kurwa, otworzyć i tam wleść. No, nie pozwoli mi, kurwa. No, po prostu mi, kurwa, nie pozwoli. No, hop! Ja jebie, no nie wierzę, kurwa. O. Ha! O, dobra, otworzyłem to. Teraz tam może dam radę wskoczyć jak, kurwa, człowiek. No może nie jak człowiek, mam szczepy, ale jest! Wow, kurna, wlazłem, nie wierzę. Skakanina i zabawa, ja pierniczę. Ale to absolutnie ani trochę nie polepsza mojej sytuacji. Kurna mać. Mam wrażenie, że będę musiał wymordować tych wszystkich gości. Ja nie wiem, czy ja... A nie, przepraszam. Ten się jakoś teraz przesuwa. Ta kamera tam może być trochę problematyczna. A spróbuję ją wyłączyć. A! Kurwa mać. No i oczywiście, że mi się nie udało, bo nie umiem kurna klikać. Jeszcze jedna próba. Ha! Dobra. No, ja pierdolę, przecież jestem pewien, że ja to klikam. Halo! Jeszcze raz, ja pierniczę. To się udało. No, tik! O, wow, udało się, abym byłem, kurwa, przekonany, że to akurat mi się nie uda. Nie wiem, czy ktoś mnie widzi, kurwa. Nikt mnie nie widzi, nie wierzę w to. Jak ja tam mam wejść? O, kurwa, zaraz mnie ktoś zauważy. Nie wiem, włażę tutaj. O! Dobra, ktoś się zrobił podejrzliwy. Ale czy gościu, powiedzmy, jakoś dalej z tym pójdzie? Oby nie. Ale mam już przygotowane moją broń obezwładniającą na niego, jakby co. Zawsze mogę tych trzech tutaj obezwładnić i będę miał troszeczkę mniejszy problem z tym wszystkim. Na szczęście ostatnim miejscem, w którym on mnie widział, było za tymi drzwiami. Czy on tutaj wlezie, czy nie? Nie, dobra, okej, okay, odpuścił sobie. A to sobie chętnie przełączę. Klik, klik. Oj, to się, kurwa, łatwo robi. Dobra. Mogę sobie chyba w spokoju tutaj chodzić, zobaczyć, czy coś tutaj znajdę. Tutaj mamy laptopa security, to jest bardzo fajne, bo być może damy radę właśnie wyłączyć tą kamerę, co bardzo by mi się przydało. Spróbujmy tutaj. Damy radę? O Jezus, dobra, to tutaj? Jakąś bardzo pokrętną ścieżką chyba będę musiał dotrzeć tam na miejsce, gdzie ja mam dotrzeć. Tutaj maybe? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale już mnie, kurwa, szuka ten robak. Nie, to chyba nie będzie tędy. Nie mam zielonego pojęcia, kurde, nie mam żadnego odsłonięcia, więc nawet nie wiem. Nie, to nie będzie tędy, ja pierniczę. Przejmuj tam, kurwa mać.
Ja pierniczę, tędy może. Tutaj wzmacniam, kurwa, jak szalony, jeden za drugim. Przejmuję i wzmacniam. Czy zdążę? Mam zawsze mojego 100 brobaka. Dobra, 100 brobak, jolo, przejmijmy to i powinno już dać radę. Jezus, jaka popieprzona ta ścieżka była, totalnie mnie zwiodło. Tak straszliwie. Ale dobra, to się udało otworzyć, znaczy to się udało włączyć tą kamerę, to już jest bardzo fajny plus, bo ta kamera by mi naprawdę mogła krwi napsuć. Przejrzyjmy jeszcze, czy w tym pokoiku znajdę coś fajnego. Uuu, skrzynka z bronią, to bardzo chętnie. Amunicja i MP do strzelby. W ogóle z tej amunicji nie korzystam, ale hej, czemu nie? Tutaj amunicja do karabinu usypiającego, to bardzo fajna rzecz. W związku z moim ostatnim nabyciem ścieżką kradzieży karabinu usypiającego. Co tutaj? Kolejny poziom trzeci, a to przynajmniej widzę, co się dzieje. Jakby to zrobić? Myślę, że lepiej będzie przejść... Kurwa, żadna ścieżka nie będzie najlepsza. W jednym i w drugim przypadku łatwo będzie im mnie dorwać tak momentalnie. Dobra, to się w miarę udało. Tutaj chyba jedno i drugie naraz zacznę robić, tak na wszelki wypadek. Dobra, okej, czy zdążę? Zdążę. O, zdążyłem, dobra. Nie musiałem zużywać 100 brobaka. Wiktor obiecał sprowadzić ze sobą po powrocie z porostu. Zakładam, że chodzi o jego kumpli z Ark. Tak czy siak odłożyłem na tę okazję szampan. Nie pij go. Zostaw i powiedz im, że to małe aperitif przed rozpoczęciem uroczystości. Potem wyjdź z pokoju, zamknij drzwi. Aha, dobra, jakiś szampan tu gdzieś jest? Mam... Mogę podpierdolić tego szampana i normalnie rozwalić całą akcję, cały plan? Nie jestem pewien. No ale dobra, jakoś przydałoby się stąd, kurde, wyjść i przejść tam, ale jak tam wleźć? Tam... Aha, tam jest jakiś przycisk, który ja muszę, kurczę, kliknąć. Dobra, jedno mnie interesuje. Czy ja dam radę tutaj jakoś w miarę na lajcie przejść? Dobra, nikt mnie nie widzi. Czy ktoś to usłyszał, zauważył? Nie, wszyscy mają mnie kompletnie w dupie. Jadę na górę. Jensen, jesteś. Getting nothing but dead air. Listen, I found a place to set down. I'm coming in after you. Don't bother, I'm coming to you. Okay, dobra, wow. Gościu znalazł miejsce, w którym może wylądować, a my idziemy do niego. I found my pilot. That's a relief. Let me know when you're back in Prague. Copy that. Dobra, raczej... O, wow, okej, okay, mamy tutaj już nasz samolot. Wow, czyli udało się stąd zdupcyć. I to nawet troszeczkę się obawiliśmy w międzyczasie. Tak, gotowy. Już nie mam naprawdę nic do roboty, nie będę ich tam mordował i przeszukiwał. Po prostu się stąd wynośmy, żeby mieć chociaż chwilę spokoju. Ale placówka wygląda całkiem kozacko. Dobra, czy się teraz dowiemy czegoś fajnego, co się stanie fabularnie? To mnie zastanawia. Na razie pooglądajmy filmik. Here isn't it. The hell happened? Where's everyone? Martial law. Riots in Gollum spilled over into Prague. Entire city's on lockdown. No one but state police allowed in the streets tonight. They've all got itchy trigger fingers. Wonderful. Dr. Miller? Told him to meet me at the office? He'll be waiting for you. Of course, you'll likely be shot getting there. Watch yourself out there, Jensen. Alex, it's me. We need to meet. You got a location? Because the streets aren't safe tonight, man. Can you make it to the Lim Clinic, where we met before? Yeah, it's not far. I'll meet you there. Z tego co pamiętam, to cała Lim Clinic nie jest tak daleko, więc chodźmy się z nią spotkać, a potem jakoś się będziemy musieli do Millera dostać? Myślę, nie jestem pewien. Tak czy siak, chodźmy przed siebie. To jest bardzo naprawdę niefajna sytuacja, że policja, kurwa, zajęła ulicę i nikomu innemu nie wolno na ulicy być. To może troszeczkę problemów sprawić. Czy ja będę musiał tutaj się manewrować? Omijając ich wzrok? Bardzo możliwe. Zobaczymy, kurde, no nie wymorduję policji w całym mieście, więc będę musiał... Znowu mój zmysł bycia stealth... O Boże! Aha, okej. Ja pierdolę.
Nie, widzę, że to będzie poprzez chyba filmik zrealizowane. Może i dobrze. Ja bym tutaj, kurwa, poświęcił 6 szybkich zapisów i 7 różnych normalnych sposobów przejścia. No dobra, mamy jakąś kascenkę, więc ja generalnie zniknę. Fuck, I'm glad you're okay, man. But you can't go off the grid like that again. Not with me. It was an emergency. Maybe this will make up for it. Is this the orchid? What's left of it. Marchenko admitted killing Rucker with it right before he dosed me, so be careful. Puta madre. Think you can get it analyzed? Yeah, we got a couple of scientists on the collective's mailing list. Oh, and we also ran a trace on that email you gave me, from Rucker. It originated from an unregistered pocket secretary in Hong Kong. So we don't know who sent it? Not yet. It's been shut off ever since. But we left a trace running, so if it lights up again, we'll know. Good. Something big is coming, Alex. Ark's being framed for a terrorist attack that hasn't occurred yet. They're gonna take more lives, blow up another train station? Jesus, Adam, look at it out there. Any chance we had of easing fears and fighting people's hatred will be gone. That piece of shit UN legislation will pass and we'll all be thrown into Og-only hellholes like Udalek. While Nathaniel Brown sits back and earns trillions. Brown? That slick suit from the Santo Corporation? Page said Brown was calling the shots, and in Switzerland, Marchenko said Brown had confirmed date and time. But where? Brown's been traveling extensively, promoting Rabia and his Safe Harbor initiative. His next junket's in London. But if he's behind this, he's not gonna attack himself. Maybe not. Marchenko also mentioned someone who can tell us. But I have to meet with Miller first. How soon can you get the sample analyzed? As fast as possible. If you're meeting with Miller, be careful. You walked into another ambush in Garm, and Miller's not off my suspect list yet. We'll see. No dobra, chyba jednak będę musiał się przekraść. Na to wychodzi. Ja pierdolę, cała kurwa ulica totalnie zajebana terenami zastrzeżonymi. Po prostu zajebiście. Ja dam radę jakkolwiek tutaj jakby przejść jakąś fajną ścieżką? Nie, tutaj mam tylko to podziemie, które mi no niestety chuja da. Tak więc będę musiał się poruszać ulicami, omijając wzrok oczywiście wszystkich tych glin tutaj. Ja pierniczę. Co jest? SOS, samizdat, kanały, prekaska, współrzędne zostały załadowane, błagam pomocy. Okej, okay, samizdat SOS, ktoś kurwa jakiś sygnał SOS nadał. Nie wiem, czemu mi się takie dziwne rzeczy dzieją kurde z moim wyświetlaczem. Tutaj ktoś nadał jakiś sygnał SOS, ja mam Praxisa dostępnego. Jak daleko ja muszę przejść? Gdzie? Bo to było gdzieś tutaj, o ja pierdolę, panie. Czy ja dałbym radę właśnie jakoś kurwa jakimiś podziemnymi przejściami przejść? No nie będzie to takie proste, na pewno coś tutaj mam jakiś SOS od samizdatu. Dostałem dziwną wiadomość od alternatywnej grupy medialnej samizdat. Przekaz obejmował m.in. współrzędne miejsca w podziemiach dzielnicy Prekaska. Ha, a gdzie tu dokładnie jest ten punkt zainteresowania? Ja sobie normalnie... Minus, 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 kurwa, gdzie to jest w ogóle? Gdzie to jest? Aha, w ogóle w innej dzielnicy, no tak, kurwa, musiałbym się do metra jakoś dostać. Jest w ogóle taka opcja? Nie wiem, na razie bym poszedł na to spotkanie z Millerem mimo wszystko. Tam mi każe iść, ja sobie z odcami z datu, no żeby chyba przejechać, nie wiem. Nie wiem, kurwa, no tych glin nie ma aż tak dużo na tych ulicach, jak tak patrzę, przynajmniej jeszcze tutaj. Więc wybierzmy sobie tą naszą misję główną, potem będziemy się zastanawiać, jakby dalej z tym iść. No nie powiem, przejście tędy nie będzie kurwa najprostsze. A dobra, spróbujmy zrobić tak, załatwmy ją. Wydaje mi się, że to kobieta. Mam wrażenie, że głos był kobiecy. Przeciągnijmy ją kurde w jakieś takie miejsce, żeby w miarę nikt jej nie widział. Czyli z powrotem tutaj najlepiej. Chwytam ją dalej, no, no bier ją za tą nogę, halo. Na dół, we go, pięknie. Nie wiem, czy ktoś ją tutaj zauważy, czy nie, ale wciągnę ją do tego budynku, tak na wszelki wypadek. Zahaczyła o coś, halo, panienko. Do środka, dobra. Coś masz przy sobie? Zawsze coś przy sobie mają, dobra. No to zapisując grę, pozbyłem się kogoś. Tutaj mam wrażenie, jakiś dronek jest, ale to za tym samochodem, więc to kij z tym. Mam na szczęście troszeczkę powiększony radar, co mi zdecydowanie ułatwia sprawę nawigowania pośród tego wszystkiego, co się tutaj znajduje.
Ha. Jakby tam dalej przejść, wygląda przejebanie. A co mamy tutaj? Tutaj mamy, no niewiele mi daje wejście tutaj, ale może będzie troszeczkę lepiej. Jakoś muszę, wiecie, no od covera do covera i w końcu tam się dostanę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Taką mam nadzieję raczej, o, nadzieja to lepiej opisuje to, co teraz czuję, kurde. Dobra, przejdźmy sobie tutaj i przejdźmy sobie tutaj. Tutaj mam tego jebanego robota, gościa w pancerzu wspomaganym. Nie ma, kurwa, szans, żebym ja mu coś zrobił. Przejdźmy sobie tutaj. I teraz myślę, za tamten cover sobie przejdę. Nikt mnie raczej chyba nie zauważy. Cover do covera i będzie dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Po to mam ten system przechodzenia z jednego do drugiego, żeby właśnie ułatwił mi życie. Przeskoczmy sobie tutaj w takim razie. Ludzi tutaj trzymają w ogóle, kurwa, pod... na muszce cały czas, ja pierniczę. Gra mi sugeruje, żebym wlazł tam. Czy to będzie odpowiedź na moje pytanie? Augmented Entrance. Tak, gra mi tutaj pokazuje jakiś skrót. O, tak jest, dobra, to jest skrót do tego budynku. Dobra, wow, udało się. Nie było to aż takie trudne, jak mi się wydawało, że będzie. A oni tam... Uuu, Jensen, jakiś ciły badass! Ciekawe jak. I've sent a secure vidcall number to your smart home system. Get to your apartment and call me. No dobra, czyli mam kolejny powód, żeby na prekaskę się udać. Nie wiem, kurwa, jak. Przecież na stówę są ludzie na tym całym tym na dworcu. To jak ja tam mam się niby udać? Nie wiem. Siema. We sent a team to sweep the Garm facility. Zajebiście, na pewno im się uda. Delara, what are you doing here? Is that going to become our standard conversation starter? Tak. I'm serious, Delara. It's dangerous outside. Non-essential staff should be home. How did you even get... Ouch. Non-essential. I just meant... Work with me, Adam. I was trying for a little levity. Truth is, watching Pikus news, hearing that the mobs were getting closer to the city, I was reminded of... Let's just say I thought being three stories below ground was better than staying in my apartment. So... Ma to sens. Listen, I can tell something big is happening, so I don't want to keep you. Pytaj. You doing okay, Delara? Look, Adam, I didn't tell you why I left Lim International. That I was in session with a patient when the incident hit, and that I was... You were attacked. Her name was Madeline. She was 13. A really sweet kid. One minute we were talking, laughing actually, about something silly I'd said, and the next she was... It was a terrible day for everyone. After I fought her off, she just stared at me like she was totally aware, you know, but not in control. God, Adam, I could see in her eyes that some part of her was still in there, locked away, and she was terrified. Delara. I'm sure the girl... Madeline. Her name was Madeline. You know the part that I'll never forget, though? The thing that keeps just replaying in my mind over and over? Right before she jumped out of my office window, I could swear she was crying. I didn't know. I'm sorry. I didn't mean to sound insensitive. But you made it through that, Delara. And I think you're stronger for it. Thanks, Adam. Guess I just... You just think you're over something, you know? And then... I understand. But regardless of the reason, you took a risk coming back here. These are dangerous times for everyone. You don't need to worry about me, Adam. I'll be fine. I'll just hunker down in my office until the storm passes. Besides, I hear I have a very comfortable couch. Take care of yourself. Już no. Każdy psychiatra ma chyba bardzo wygodną kozetkę, gdzie bierze mózgi swoim pacjentom. Zostawię kamerkę tutaj, bo na razie nie ma, jak widzicie, akcji, mamy dialogi, więc ten interfejs tutaj za mną, to coś, nie, może być zasłonięte. O i to jest bardzo fajny plus nagrywania, kurde, i na żywo w OBS-ie, bo wiem, że na przykład, tu macie granat i pięknie mogę to wskazać, świetnie. Tam, tu jest granat. Miller, panie Miller. Zepiszę sobie grę, nie wiem po co, ale chodźmy z nim pogadać. Siema, ziom. You made it. Hell of a time for a lockdown. More like convenient.
given everything that's happened in this investigation so far. What does that mean? They knew I was coming. Marchenko and the Gold Mask from Dubai. Somebody tipped them off. Are you accusing me? I'm not accusing anyone, yet. But two ambushes in less than a month? I want to know what's really going on. So do I. MacCready dug into Garm. Started out as a geological research center, funded by the European Union, until 2025, when it was purchased by a nameless shell company. You put Chang on it? That kid scares me. Tracked it back to Bell Tower Associates in under an hour. I take it no one purchased it when Bell Tower went bankrupt last year. Wasn't even listed on the asset sheet. So like I said, you stumbled into something big. Care to focus on figuring out what it is? Chicane debriefed me while you were flying back. Leon sent in a strike team. Got there about an hour after you two slipped out. And the mercs were gone. Did a pretty good job of trashing the place before bugging out, and left a few booby traps behind. So we have no idea where they went or what they're planning next. Not necessarily. I heard Marchenko talking to his men. He said something about finalizing a deal with the Diwali. We need to move on this now. I'll get a search warrant for that old Diwali-owned theater on Tsar Dibi Adlam Street. You really think we have time for a search warrant? No, but with the city under lockdown, I can't guarantee you'll make it over to the Red Light District alive. I got here, didn't I? Nobody's killed me yet. All right, fine. I won't stop you. Just be careful out there, Jensen. Let me know what you find. Copy that. Okej, dobra. Czyli mamy się wpierdolić. Przechodząc najpierw przez miasto pełne policji chcącej mnie zamordować, na teren Dwalich, czyli jebanych gangsterów, którzy generalnie zamordują wszystko, co tylko chodzi. Jeżeli mają taki kaprys. Spoko! Zajebiście jest. Jest fajnie. Nie lubię takich momentów w grach, kiedy miejsce, które wcześniej uważaliśmy za jakąś taką ostoję, że jest bezpiecznie, trzyjed w ogóle fajnie, nagle staje się miejscem, gdzie w sumie nie możemy być pewni, co się zaraz stanie, musimy chodzić w ukryciu i tak dalej. Jak coś jest hubem, to niech to będzie, kurwa, przyjaznym hubem. Takie jest moje zdanie, no. Takie jest moje zdanie. Tędy chyba będziemy wychodzić. Tam są drzwi. O, no hopaj! God damn it. O, mogę otworzyć i wyjść. Ale skakać już w środku mi nie pozwoliło, ja jebie. Dobra, jakoś tędy mogę sobie wyjść. Myślę, że będzie bezpieczniej wychodzić tędy niż jakąkolwiek inną drogą. Co teraz? Wracamy mniej więcej podobną trasą chyba z powrotem, nie? Tak mi się wydaje. Teren Dwalich jest gdzieś tutaj. Tia, muszę wrócić mniej więcej podobną ścieżką, jak tutaj przyszedłem, a potem jakoś inaczej się przepierdzielić. Ale te misje poboczne, tajemnicze ulepszenia, to mnie interesuje, żeby dalej z Sarifem pogadać, dowiedzieć się, o chuj chodzi. Co mi to teraz sugeruje? Żeby się znowu udać na prekaskę. Tylko to mi do jakiejś chyba bardzo... Nie, to mi po prostu każe iść tam. Ja ciekaw jestem, czy ja dam radę w jakikolwiek sposób teraz przejść na stację kolejową i pojechać gdziekolwiek. No nie sądzę. Ale spróbujemy. Spróbujemy dojść tam w tej chwili. Gra mi i tak sugeruje pójście gdzieś tam w tamtym kierunku. No dobra, no to co? No to kontynuujemy zabawę, kurde, wchodzenie pomiędzy coverami. Lepszego pomysłu nie mam. Zepszę sobie grę. No i jolo, no. Tutaj dobre jest to, że nie musimy jakby wycelować w żadnego covera, żeby przejść dalej. Wystarczy, że wyceluję w cokolwiek i on tam pobiegnie, tak automatycznie przed siebie zacznie biec najzwyczajniej w świecie. To jest fajne. Mogę sobie po prostu powiedzieć, no biegnij mi teraz ziomek tam i on tam będzie biegł. I to jest fajne. Gorzej, jeżeli covery są pod takim kątem, że nie dam rady go sobie nacelować i tam pobiec sam z siebie. Ale to już kij z tym. Tutaj już mnie w miarę nikt nie widzi. Chodźmy dalej. Chodźmy mniej więcej z powrotem do tej kliniki Lim, gdzie byliśmy poprzednio. Stamtąd, myślę, damy radę jakoś się przemanewrować do przodu. Tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle mogę wleźć tam. A nie, tam. To mi gówno da. Jedyne co osiągnę tam, to z powrotem wejdę na miejsce, gdzie było to lądowisko. A to mi nic nie da, niestety. Tam mamy troszeczkę policjantów. Nie wiem, jakby było z przejściem tam. To mógłbym sobie zewnętrzną osłonę cofnąć, ale tam jest, znaczy, zewnętrzną osłonę dobrze przeczytałem, nie wiem. Ale tam troszeczkę trudno by było dalej się manewrować, tak czy siak. Tam widzę jakieś, kurde, że dałbym radę wyjść tutaj na dach, widzę. O, kurwa.
Odwrócił mi kamerę nagle. To mogę sobie otworzyć i tak jakby wejść tutaj. Spróbujmy, tylko myszkę z drugiego kompa muszę odsunąć. Hopnijmy sobie tutaj. Cokolwiek tutaj znajdę. Jakieś futerały, czyli parę fajnych rzeczy. O, panie. Pełen zestaw. Tutaj, palm top. Co w palm topie? Zamknę waszą działalność, usunie przybory medyczne. Jakieś pierdoły. Ja najbardziej lubię palm topy, w których są hasła. Ale tutaj mam parę zasobów, tak więc też nie będę narzekał. Jakieś tam futerały, inne pierdoły. Trójkodzik. Pojemnik kriogeniczny. Części do budowy przedmiotów. Fajnie, fajnie. No i mamy wyjście jakby wyżej. Gdzie mnie to doprowadzi? Z powrotem jestem na terenie zastrzeżonym, ale o dziwo jakoś mnie to nie boli. Gdzie ja teraz jestem? W którym kierunku? Wszedłem tu po prostu na górę. Tylko, że to mi niestety chuja daje poza tym, że mogę sobie przejść za tą osłonę chyba, nie? Ta, jestem najzwyczajniej w świecie nad jakimś takim dupnym przejściem u góry. Gra mi sugeruje, żebym poszedł na tamtą stację kolejową i tam dałbym radę coś chyba zrobić. Tak myślę. Żaluzje przeciwwłamaniowe. To bym sobie pewnie mógł jakoś na dół. A spróbujmy to kliknąć w ogóle. Ho! Tyk! Tyk! O, dobra, udało się. Aha, i to mi pozwoli... Ała! Coś mnie zaczęło widzieć. Przez... Co mnie... Coś mnie, kurwa, widzi? Nie ma bata. Niemożliwe, żeby mnie ktokolwiek widział. Ktoś jest wrogi wobec mnie. Ja pierdolę, ale jakim cudem? Czajcie tą muzykę, która się właśnie odtwarza, a ja sobie siedzę na jakimś poddaszu i rzucam pudełkami kartonowymi. O kurwa! Okej, ciekawe znalezisko z tego rzucania wynikło, spoko. Nie narzekam. Coś jeszcze? No oczywiście, że kontakt zerwany, bo mnie tam kurwa dawno nie ma. O proszę państwa, w tych pudełkach jakieś fajne znaleziska, to mi się podoba. A ta muzyka nadal gra, Jezus! A mnie tam nawet, oni nie mają szansy mnie zauważyć. Ile to jeszcze kurwa potrwa, no? No ile to jeszcze kurwa potrwa? Aż zamknę ten włas, o! Ktoś tam wlazł? Nie! Jakim cudem... Nie, no to jest bez sensu, kurwa. Cokolwiek mnie widziało, zobaczyło mnie przez szyb, przez ściany. Mimo iż gdzieś tam już wlazłem i się schowałem, to jest totalnie bez sensu. Muzyka się chociaż leciutko uspokoiła, ale nie, gra coś kurwa nawymyślała jakiś pierdół. Czy to pudełko może umrzeć? Może, kurwa. O, mogę rozwalać takie pudła, fajnie. Chodysz? 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 Jehej, pięknie. No tak, jak coś się podnosi, to ma pasek życia, ale nie wszystko! To pudełko jest nieśmiertelne na przykład. No dobra, ja wiem, że wyszukiwania kiedy się uspokoją, kurwa, i będę mógł stąd wyjść normalnie. Nigdy? Bardzo możliwe. Dobrze, że nie znaleźli ciała swojej koleżanki. Tam gościu jeden stoi, gdzieś tam, ale na szczęście wystaje jej trochę, mógłby zobaczyć to przez szybę, ale... Ja pierdolę, ile to będzie trwało? Czy może oni nigdy nie przestaną wyszukiwać, bo to jest taki specyficzny event w grze? Ja jebie, gdzie ja miałem poprzedni zapis? Szybki zapis, kurwa, dość daleko, nie chcę się cofać, Tomasz. O Boże, no i kurwa, trzeba tego czekać i czekać. Aktualizowanie, o dobra, wyszukiwanie teraz jest. Wyszukiwanie oznacza, że... Zaraz się będą chyba, zaczną się chyba zaraz uspokajać, tak mi się wydaje. No, wychodzenie stąd teraz to na pewno nie jest jakiś super pomysł, takie mam wrażenie. Jak w ogóle się strzela z karabinu, snajper tego, to mnie interesuje. Czwóreczkę bym sobie wziął, jaki to ma na przykład celownik. O, kurwesyn, całkiem przyjemny. Wyszukiwanie, no ja jebie. Ile mam tu amunicji? 6 max, co? Nie taki zły zoom, muszę przyznać. Nie taki zły zoom. O, zmieniałem teraz bronię. Nie wiem, czy oni kiedykolwiek skończą mnie wyszukiwać. O, wow, poszukiwanie zakończone. Kurwa, nie wierzę. Ale mamy już taki moment, że myślę, nadszedł czas, aby zakończyć ten odcinek, moi drodzy. Tak więc go zakończymy. W poprzednim odcinku będziemy się przedzierać do Dwalich, albo najpierw spróbujemy na prekaskę się udać i obczaić, bo naprawdę mnie interesuje, co mi ma Sarif do powiedzenia w kwestii tych tajemniczych ulepszeń i co się ze mną działo na Alasce, kiedy mnie tam wzięli i badali. Tak więc dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się i pa, pa!